Moi drodzy, koniec Adwentu, dzień Wigilii. Tyle mamy planów, tyle marzeń, tyle różnych przygotowanych prezentów. Może niektórzy również jakieś obawy niosą w sobie dzisiaj, albo może smutek z powodu tego, że ci, którzy byli zawsze, dzisiaj z nami nie będą przy wigilijnym stole. Czy na pewno nie będą? Fizycznie może tak, ale duchowo zawsze. Przywołuję tę refleksję, bo finałem związanym z naszym słowem, z naszą odpowiedzią w sakramencie Eucharystii jest to, co nazywamy rozesłaniem. Idźcie w pokoju Chrystusa, a my mówimy: Bogu niech będą dzięki. Proszę Cię, mój drogi i moja droga, spróbuj sprawdzić, a obecnie w dobie internetu jest to proste. Gdzie w Ewangelii? W Ewangelii pojawia się słowo idźcie. I w której Ewangelii jest najwięcej, a w której nie ma. I kiedy sobie uświadamiamy to słowo idźcie, to wiemy, że za każdym razem, kiedy Chrystus mówił je, nie będę przywoływał, bo nie zdążę. I nie wypowiem wszystkich, ale w każdym z tych momentów zwracał uwagę na to, nie możesz zostać. To musi żyć w tobie. Nie zrobisz tego bez decyzji, nie zrobisz tego bez kroku, nie zrobisz tego bez tego wszystkiego, co sprawi, że będziesz chciał to wprowadzić w życie. Bez względu na to, czy będzie chodziło to o dobro, które dotyka tylko ciebie, czy dotyka drugiego. Ale słowo idźcie uświadamia, że mamy to robić razem. I to jest to wielkie życzenie, które chcę wypowiedzieć do Ciebie na finał naszej adwentowej refleksji. Niech każda Eucharystia, niech to wszystko, co Pan Bóg ofiaruje, niech to rozesłanie, oby przez nas usłyszane. I tym bardziej, na które będziemy chcieli odpowiedzieć, będzie takim bardzo szczególnym potwierdzeniem i naszą gotowością wyrażoną w tych słowach: Bogu niech będą dzięki, że jestem gotowy to podjąć. Nie zatrzymam się i nie chodzi mi tylko o to, że zostanę dalej w kościele, bo msza się skończyła, a ja jeszcze trochę pobędę. Ja wejdę w moje życie z Tobą, po to, aby z Tobą i z innymi, i w tym, co duchowe, i w tym, co doczesne, przeżywać to, co jest dziełem Twojej miłości, której doświadczyłem w Eucharystii. I niech się tak stanie.